Dzień dobry. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się błogosławieństwem nad chałą. Chala po hebrajsku. Mamy tutaj literki 3. Chet, lamet i hej. Ledwo wymawialne. To jest takie gardłowe. Chet, lamet i hej. Chala. Hebrajskie chala to nie tylko słodkie pieczywo, ale też przeznaczona na chleb część ciasta, którą oddzielano i składano w darze kapłanom. Piekąc chleb lub chałkę, dzisiaj też odrywamy od nich kawałek i wrzucamy go do ognia. Zacznę od języka polskiego. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu Wszechświata, który uświęciłeś nas swymi przykazaniami i nakazałeś nam oddzielać chalę od ciasta. I właśnie trzymając oddzielony kawałek ciasta mówimy, oto jest chala. Chalę wrzucamy do ognia lub owiniętą w papier wrzucamy do śmieci. I teraz wersja hebrajska. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bebitzvotav vetzivanu lehafrish chala min haissa. I teraz tutaj hare zochala, czyli od początku. Baruch, błogosławionyś ataty Adonai, nasz Boże, znaczy Adonai Panie, Eloheinu, nasz Boże, Melech, Królu Haolam, Wszechświata, Asher, który Kitszanu uświęciłeś, Bemitzvotav, nas swymi przykazaniami, Wecivanu i nakazałeś nam, Lecha Frisz, oddzielać, Hala, Halę, Hałkę, Min od Haissa. Od ciasta. I jeszcze raz, trzymając oddzielony kawałek ciasta, mówimy hare zo hala. Oto jest hała. Hala. A całe to błogosławieństwo zaczerpnąłem z siduru dla dzieci. To znaczy, oczywiście to błogosławieństwo znajduje się w sidurze dla dorosłych, ale mamy tutaj też taki właśnie, jestem w posiadaniu takiego pięknego modlitewnika dla dzieci. Sidur, modlitewnik, le jeladim, dla dzieci. A tutaj po lewej stronie mamy zdjęcie zrobione w Muzeum Żydowskim w Warszawie, w Polin. To daraba. Po lewej stronie znów zdjęcie w Polin. Ja bardzo lubię widok książek i tutaj te książki tak inspirują, tak działają na człowieka. Tak rzeczywiście sprawiają, że człowiek staje się takim bardziej prawdziwym człowiekiem. Odkrywa samego siebie w tych książkach. Dziękuję.